Hejka, hejka, witamy was bardzo serdecznie, jestem Marta. Krzyś. Zawsze z Krzysiem jestem. I jesteście na kanale Enjoy and Family, zapraszamy na nowego vloga. Dobra, sytuacja rysuje się tak, że zaczynamy od sprzątania. Gruntownego sprzątania i tutaj jest mój pomocnik, który będzie moimi rękami, nogami i kręgosłupem, ponieważ ja się zginam jak paralityk aktualnie, więc zaczynamy i będę miała porządek. Dziękuję. O, tutaj leży odkurzacz. Odkurzacz się nam przyda. Ale najpierw ogarniemy grajdą kosmetyczną. Wszelaki, po prostu wszelaki. To się maluje, co widać. Lecimy z tym koksem. Zaczynamy od... Biurka. Ja tu zacząłem już układać wszystko. Nie, to nie jest grajdą, to jest grajdą z biurka. Przeładne. Patrz, to ma identyczny kolor jak to. Nie, jak tamto. Ale fajnie wyszło z tym lakierem, bo ci. Zajebiste, o wiele lepiej niż jak jest lakier obejca. No. Teraz jest to gładkie. Jest to gładkie, jest to fajne i czuć, że jak na to coś wylejesz, to się nic z tym nie stanie. No. Nie? A taki szybki film, jak zrobić przewijak tutaj. Kładziemy. No, proszę, pasuje. Mamy, lecimy. Co ty gadasz? Za dużo farby. Czemu nie wchodzi? Czemu nie wchodzi? A nie na odwrót deskę przykleciłeś? Nie. Tak było ładnie. O. Przecież wchodziło. Tutaj, ja mi się wydaje, że ja to rozkręcę i wtedy skręcę jeszcze raz, bo ona może mogła się też przesunąć. Miało być tak szybko i tak pięknie. Ostatnie poprawki i montujemy. Kryzys zażegnany. Tak. Bo się wydawało, że sobie z tym nie poradzimy, a sobie poradziliśmy. Zobaczcie, idealnie wszystko tutaj równe. To jest Krzysia praca. No ale jeszcze bym chciała tę jedną rzecz. Tam na dole to szare chyba, albo białe, to jest prześcieradło na przewijak. Gotowe mamy. Zarąbiście. Cały kosztorys, jak to wyglądało, jak to zrobić, to wam damy. Ale super, bo to jest bardzo proste do zrobienia. Tu nie ma dużo elementów. To jest mega fajne, proste, a zarąbiste jest to, że to tak nam siedzi idealnie z tą komodą. Zobaczcie i jeszcze zobaczcie z boku, tutaj, bo naprawdę trudno jest kupić przewijak do komody. Tak, do takiej jaki macie w domu, no nie? Chyba, że macie tą... Chyba, że macie jakieś takie mebelki dziecięce, standardowe, jakieś takie markowe, to wtedy mają na nie przewijaki. Ja wiem, że dają też przewijak na łyżeczko, ale ja nie chciałam tej opcji. Nie przeszkadza. Musiałem być przeszkadzać do otwierania. Nie, i tutaj jest super. Teraz tutaj będziemy robić jeszcze półeczki. Krzysiu jest aktualnie mózgowcem tego związku, bo generalnie muszę się wam przyznać do czegoś. Ja aktualnie jestem trochę wyłączona z użytku normalnego. Więcej czasu leżę, nie zginam się, żeby wiecie, nie wymuszać czegoś, więc chłopaki mi wszystko podają z ziemi, bo absolutnie nie jestem w stanie tak sobie kucać albo nie daj Bóg się zgiąć. I Krzyś robi 16 w jednym. Tak, oprócz tego też trochę pracuje za nas dwoje. Ja też pomagam. Oczywiście, cały czas. I jestem trochę Marta potrzebna. Cały czas wymyśla, co jeszcze? Co jeszcze, tak, na przykład. W tym jestem świetna. Natomiast tutaj Krzyś musi być sześcioma Krzysiami. Mniej więcej w ten sposób to wygląda. Z racji tego, że Krzyś raz, że musi być ultra spokojny, bo jak widzieliście na paru odcinkach wcześniej, bywam okropna i dopiero kobieta w ciąży widzi to, gdy jakby ją nagrają, bo my sobie z tego nie zdajemy sprawy. Oprócz tego, że musi być spokojny, to musi być skupiony i też się musi dość szybko regenerować. I w tym nam pomagają takie olejki kanaste, o których już wspominaliśmy wcześniej. Myśmy je zamawiali kolejny raz, ponieważ się skończyły i teraz zamawialiśmy inne, troszkę mocniejsze. Dla sprawdzenia, jak będą działać mocniejsze. Także damy wam znać, poprzednio było 550 mg, teraz 2200. I są to takie olejki CBD,
CBD, które wspierają to, co mówiliśmy wcześniej. Je się łyka jakby pod język, dajemy je pod język i tam jest najlepsza wchłanialność. One też pomagają w tym, żeby dobrze sobie spać, na dobry sen. Pomagają prawidłowy cykl snu. O. I też wziąłem sobie dokładnie ten sam smak, czyli waniliowy, bo ten mi najbardziej smakuje. Oprócz tego, że możemy je łykać w ten sposób, to możemy też używać ich, zauważyliście pewnie tutaj z boku, jako na przykład dodatek do koktajli, kaw albo szejków. Jest to też opcja fajna i ciekawa, tyle że trzeba wtedy dodać go tego olejku nieco więcej. I jeszcze ważna sprawa. Mamy dla Was jeszcze kod rabatowy. To jest 20% na hasło Enjoyment. Jak sobie wpiszecie tam przy zamówieniu, to Wam wyskoczy od razu tańsza opcja. Też tego olejku możecie sobie też tak samo dobrać. Albo mocniejszy, albo słabszy, jak tam będziecie chcieli. Lepiej chyba zacząć od takiego słabszego, delikatniejszego i tam sobie zwiększać tą dawkę. Także polecamy, zapraszamy. Ja na pewno też wrócę do tego olejku po ciąży, gdy wiecie, będzie mi potrzebna taka regeneracja, skupienie, pomimo tego, że na pewno nie będzie na początku łatwo. Kolejna sauna. Nie wiemy, czy dokarmiamy cały czas tą samą, czy różne? To nie chciałem. Tego to nie opowiedziałeś. Ale jak się zepsuł, to nie opowiedział. A jak dalej nie przyczasłeś? Nie powiedział, no widzisz, wszystko opowiada, tylko... Ale nie przyczasem dalenia, prawie przyczasem, ale to jest różnica, prawie. Prawie. Dotarły nam takie dynksy do młodego na ścianę. Który ci się bardziej podoba? Który się wam bardziej podoba? Oba są ładne. Dziękuję. Widziałam! Okej, przytachałam moje lwy na górę. Idziemy zobaczyć, jak to będzie wyglądało u Mikiego. Tum, 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 tum. Od razu ładnie. Ściana nie jest taka goła, mega czad, powiem wam. Ale fajnie. Tu? Musi mi pomóc Krzyś to pokazać, bo ręce mam za krótkie. Natomiast, co wam chcę powiedzieć, tutaj oficjalnie należą się podziękowania, ponieważ samej byłoby mi bardzo ciężko i generalnie pomaga mi tutaj kilka dobrych duszyczek, takie moje kochane elfy. I zobaczcie, wszystko mam tutaj wyprasowane już, poskładane, no po prostu mega czad. Zarówno Krzyś, jak i Emilka, mega, mega wam dziękuję. Także tutaj się należą turbo podziękowania, bo naprawdę Krzyś, jak widzieliście, mam tutaj z 7 Krzysi zamiast jednego. Także podzielność uwagi, skupienie i wszystko. A oprócz tego jeszcze stres związany z tym, że lada dzień może wyjść coś nieoczekiwanego. Ale trzymajcie kciuki, bardzo was proszę, żeby wszystko wyszło dobrze i zgodnie z założeniami, z planem. Ja teraz zabieram się za składanie tych rzeczy. Znaczy składanie. Poskładane są przepięknie, ale muszę je, wiecie, ogarnąć i już wsadzić do walizki. Wybaczcie mi za to, że pyrczy z tyłu klimatyzator, ale jest tak ciepło, że nie mam zamiaru go wyłączać, że ja sobie właśnie wszystko, ale to jest ładnie tutaj poprasowane, no sama bym tego lepiej nie zrobiła, nie ma szansów. Nie ma szansu, powiem wam. Kaftanik, czapeczka, raz, dwa, trzy, cztery. Powiem wam, że tego się tak wydaje dużo, bo ja wiem, że część z was na pewno mi powie, że o, gdzie jest matka, zwariowałaś, kasę tyle rzeczy kupić i w ogóle i w szczególe i wiecie jak jest. Natomiast to tak nie do końca wygląda, ze względu na to, tutaj mam, na przykład to jest w rozmiarze 80, więc wiecie, to są ubranka, które gdzieś tam też dostałam, kupiłam, były ładne, więc kupiłam też na większy rozmiar, żeby już mieć i stąd tutaj taka ilość tych niby ubranek. Przyjali. Już nie będę sama, ale tego nie może. Już nie może, Ali. Dotarliście? Mhm. Było otwarte? Gdzie? Warzywniak. No, musieliśmy się strasznie śpieszyć, warzywniak. Bo 5 minut chyba nam zostało na zakupy. Aha. I pizzę macie? Tak. Włoska, farmerska i... Kacia. Coś, czego nie umiemy wypowiedzieć. Kacia Torra. Kacia Torra. Jestem w trakcie malowania, więc wyglądam trochę kiepsko, ale normalnie pomysłów głupich ciąg dalszy. I tak, tutaj mamy jednego pana, który stwierdził, że świetnym pomysłem będzie dotrzymać towarzystwa Krzysiowi, który ma kolejny świetny pomysł. Mogę? I rwiemy. Przepraszam za bałagan, ale właśnie robimy tutaj porządki. A jak mi pomyślisz, to ja ci kopnę. Mogę? Dobra. 3, 2, 1. Jeden i 3, 4. I jak? Dalej uważasz, że to
pomysłu? Płaski. O, ja pierdolę. Ale działają świetnie. Jo. Ała. Ja tylko ci pomagam. Następny. 3, 2, 1. Oho, ale zapiekło. No piękne masz rączki, kochanie. Widać. Widać. Jakie śmieszne. To co, robimy całą? Dzisiaj śmieszniejsze. Robimy całą? Ale patrz, dosłownie tutaj Marti. Normalnie kwadrat w nodze. Jakim cudem. Bolało, tak? No. No, troszeczkę. Chcesz jeszcze jedno? Nie, wystarczy. Robią segregację w kosmetykach i znajdą różne dziwne rzeczy, przez co mają różne fajne pomysły. Jakie gładziutkie. Daj tycnąć. O, jaką ty masz gła... O, jakie tu włosy, a takie tutaj. Taking all of my blues away, taking all of my troubles, toss them out into the rain. Always working hard on my summer.